biurzo, czyli w przyszłości za kilka, jak ta struktura będzie wybudowana, to oni rozpoczną proces zastosowania innowacyjnych technologii po to, żeby zwiększyć odnośnik biotyczne wysokie marże. Myślę, to ja być może proszę takiego sądu tego nie dożyję, bo mam 72 lata, ale ważne jest to, żeby te dzisiejsze zawiadomienie o podmieniu przestępstwa, te sprawy, któreśmy złożyli o unieważnienie albo nieistnienia tej uchwały, były ważne, bo będąc zapisy, następne pokolenie będzie miało dowody, że jednak suweren oddolny lepiej reprezentuje interesy państwa polskiego niż jego przedstawiciele, bo śmiem twierdzić, że władza wykonawcza, a szczególnie władza sądownicza, władza wykonawcza i władza ustawodawca na podstawie moich doświadczeń jakby zrobiła wszystko, żeby sprzyjać nie interesowi swojego narodu, ale sprzyjał tym kapitałom. Dlatego taki przykład, że zgłosiłem również do prokuratury rejonowej w Jastrzębiu wniosek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, które dowody były bezczelne, nie bez imienia. I też prokuratura odmówiła wszędzie postępowania, ja złożyłem zażalenie, stąd zażalenie odrzucił, ale później jeszcze znowu złożyłem wniosek, zawiadomienie do CBA o zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na dużą skalę, to było związane z faktem, że proszę Wysokiego Sądu, rząd polski wysyła tysiące górników, najbardziej wykwalifikowanych na ugody górnicze, czyli skarb państwa z naszych pieniędzy przekazał miliardy złotych na to, żeby wyprowadzić górników z kopalń, a po to, żeby zwiększać import węgla z Rosji i z krajów ościennych, czyli żeby zaniżać przychody tych spółki, żeby doprowadzić te wszystkie kopalnie do bankructwa. To są tak ewidentne sprawy, że płakać się chce, proszę tego sądu, jak my patrzymy jako naród, który ma największy potencjał w Europie w tej chwili do generowania zysków w przyszłości, największy potencjał do bycia bogatym krajem i to w 2-3 dekady możemy dogonić kraje zachodu, mówię o Niemczech, o Francji i tak dalej. I dzisiaj jest taka bezsilność tego narodu, że to jest wołanie na puszczy, a władza jest bezwzględna, władza nie dokonuje należytej staranności, tutaj mówię o sądy i o prokuraturze, żeby zbadać tą sprawę, tym bardziej, że jeśli ona nie ma tej wiedzy technicznej, którą my mamy, i tą wiedzę biznesową, jeśli my podajemy jej jak na kasy, to skorzystajcie z tej wiedzy, jeśli macie dobrą intencję woli, to skorzystajcie z tej wiedzy i porozmawiajcie z nami, być może w czymś się mylimy, ale jeśli proszę Wysokiego Sądu, z tych kilkudziesięciu czy kilkunastu wątpliwych wątków, gdyby tylko sąd jeden wątek uznał, że rację ma nie prokuratura, a rację ma skarżący, tak? To sąd musiałby pod siłą tych faktów skierować przyjąć nasze zażalenie i wydać postanowienie o wstępie tego postępowania. I teraz, proszę Państwa, teraz jeszcze raz, na czym to wszystko polega, bo to mi najbardziej zależy, żeby i sąd, i prokuratura, jeśli tego nie rozumie, żeby to zrozumiała, bo być może ma dobrą intencję woli, ale nie ma tej wiedzy, nie ma jej skąd szczerpać i właśnie podejmuje takie decyzje. Jeśli naprzednim zadaniem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju w oparciu o krajowe nośniki energetyczne, no to jest pytanie, dlaczego tego nie robi, jeśli my tych zasobów tyle mamy.
Szanowni Państwo, więc gdyby PGNiG zostało niepołączone, byłoby samo, to miałoby te 72%, czyli to już jest tyle, jakoś niewystarczające jeszcze, bo my dążymy do tego, żeby PGNiG miało nie 72%, a żeby miało przynajmniej 80%, albo 75%, bo Kodeks Spółek Handlowych stanowi, że ten podmiot gospodarczy, który ma dopiero więcej jak 75%, to on w własnych sprawach sam decyduje, czy jest suwerenny. PGNiG Skarb Państwa utracił tą rzecz z chwilą wypuszczenia na giełdę PGNiG, gdzie Skarb Państwa miał 100%, on ją wydał na giełdę, także już tak uregulował transze dla inwestorów indywidualnych, dla inwestorów zagranicznych, instytucjonalnych i tak dalej, że już miał poniżej 75%, to był pierwszy sygnał, a drugi jest, bo druga bariera jest 75%, a druga bariera jest 50%. To tak manipulowali, żeby jeszcze na 10 dni przed tą bezkarną, nieistniejącą uchwałą spowodować, że Skarb Państwa utracił tą pozycję dominującą, właściwie, że już tam nie ma nic do rozmowy. Bo teraz też zgadzam drugi wątek, jakby powiedział. Proszę Państwa, bardzo ważne jest, że przed podjęciem fuzji, uchwały o fuzji, obowiązywało prawo spółek publicznych o ogłoszeniach tego wezwania. I proszę Wysokiego Sądu, tam uchwał pierwszy był 30%. Dlaczego zmieniono go do 50%? Ano zmieniono go dlatego, żeby po połączeniu najpierw z Lotosem, gdzie po połączeniu Skarb Państwa z 27 przeskakiwał na 35, czyli już przekroczył ten próg starego prawa, czyli musiałby, gdyby stare prawo, dobre prawo zostało utrzymane, to Skarb Państwa, jako podmiot, który ma powyżej 33%, musiałby ogłosić wezwanie na sprzedaż lub zamianę akcji. A co to oznaczało? Że wystosował dobrą cenę dla tych akcjonariuszy i miałby szansę wykupić te wszystkie akcje i w tym sposobem wzmocnić siebie, swoją pozycję, nawet do 100% po tej fuzji, gdyby z tego skorzystał, mógłby powstała firma państwowa, polska, która pilnuje polskich interesów ze 100% kapitałem. Proszę Państwa, druga sytuacja. Jak już to zwiększono do 35%, czyli nie było takiej do 50%, nie było takiej możliwości, a Państwa nie miał tego obowiązku. I teraz jest druga fuzja z PKN z PGNiG. W dokumencie połączeniowym, bardzo ważnym, który podpisany był 29 lipca 2022 roku, jest jasno wynikało, że po tych wszystkich uzgodnieniach, parytetach tak dalej, Skarb Państwa po połączeniu z PGNiG będzie miał 52%. Proszę Państwa, 26 września Rada Ministrów na mocy ustawy o zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi wyraża zgodę na połączenie. Właśnie tutaj niby z mediów się dowiaduje, że wyraża zgodę na połączenie i wyraża również zgodę na sprzedaż dwóch pakietów akcji. Dla PKO SA i PKO BP. Proszę Państwa, raz, że nie ma tych, bez tego dokumentu nie ma możliwości prawnej podjęcia uchwały o połączeniu. My się domagamy, żeby proszę nam pokazać ten dokument i w jakim trybie on miał być podjęty. Przez kogo? Kto się podpisał? Ale co więcej, niby to wszystko jakby w mediach wyglądało, że to jest prawda, a to nie jest tak. I teraz proszę Państwa, 28 jest pierwsze nadmieszanie wami zgromadzenie akcjonariuszy Orlenu, czy nadmieszanie się zgadza na te połączenia. I tam zapadła decyzja, że tak, oczywiście również ze zmianą statutu, który zmieniał całkowicie nowy układ sił, ale to też za mało czasu
chcę tylko przejść do tych ogólnych spraw. I proszę Państwa, potem, po tej pierwszej uchwale 28 jest 209. Nakres Skarb Państwa sprzedaje dwa pakiety akcji Skarbu Państwa w Orlenie. Po 14 milionów dla PKO SA i PKO BP. Co to oznacza? Że zmniejsza potencjalnie udział Skarbu Państwa nie tych 52, tylko do 49,9. Celowo chce utracić pozycję dominującą w tej spółce. Jakby Wysoki Sąd przeczytał uważnie wszystkie zmiany statutowe, to by doszedł do wniosku, że z tego statutu jasno wynika, że oni sobie już zagwarantowali prawo do wyprowadzenia tej spółki do Europy i tam wyraźnie pokazuje, że Skarb Państwa wyraźnie chce się pozbyć tych 49,9 udziałów. Na razie, ponieważ jest szum medialny, są różne, są pozwy i tak dalej, na razie ten proces jest wstrzymany, ale wystarczy tylko przeczytać te zmiany statutowe. To tu jeszcze przy takich zmianach statutowych nie ma popełnionego przestępstwa, ale widać tendencję, w jakim kierunku to idzie i my musimy to tutaj rozpatrywać tę sprawę, nie tylko patrzeć na literę prawa, ale na duch prawa, bo rząd ustawodawstwa i wykonawstwa, i organ władzy wykonawczej zrobili wszystko, żeby w tym okresie czasu wzmocnić TGNiG-ę w te wszystkie koncepcje, prawie za darmo, bo to TGNiG-ę zostało prawie za darmo wszystko, po to, żeby później je przekazać obcemu kapitałowi. I proszę Państwa, właśnie ten drugi moment jest, że nawet jak już niby jest ta decyzja w mediach podana, że jest decyzja o zgodę na połączenie, to nastąpiła całkowicie nowa sytuacja prawna w stosunku do planu połączenia, bo najważniejszy jest tutaj plan połączenia. Ten plan połączenia został wynegocjowany i podpisany, zaopiniowany przez biegłego i tak dalej na 52%. A przy tej sprzedaży mamy 49, ale co więcej, bo w tym pierwszym momencie mogłoby się wydawać Wysokiego Sądu, jeszcze by mi się wydało, że Skarb Państwa sprzedaje, czyli ma udziały w Orlenie, sprzedaje tam dwa pakiety, ale sprzedaje je do dwóch spółek, gdzie również Skarb Państwa ma do tego spółka i PKO też 30%. Wydawałoby się, że właściwie sytuacja by się nie zmieniła, bo ma tam tu sprzedał, tam przekazał, ale tam też ma te akcje i tak dalej. Ale po podjęciu tej uchwały natychmiast te akcje sprzedał PZU SA i PKO SA, no automatycznie sprzedał je na rynku europejskim, już tam gdzie do spółki, gdzie Skarb Państwa nie ma. Definitywnie wyzbył się tego. Bo cały ten przekręt polega na tym, żeby systematycznie zmniejszać kontrolę polskiego kapitału nad strategicznymi spółkami Skarbu Państwa, bez których nie ma możliwości bogacenia się Polaków. Jeśli my tego nie odrzucimy, to albo jeśli to odrzucimy ten trend, tylko za zgodą przychylności sądu i na podstawie rzetelnej oceny tej sytuacji, to będziemy nędzarzami, a jak to odrzucimy, to mamy szansę w przeciągu 3 dekad być bogatym krajem. Dlatego tak powiem, jak główny geolog kraju, profesor Jędrzyczek, obejmował po raz drugi funkcję głównego geologa kraju, mówił o tych naszych zasobach, ten pan powiedział, wystarczy nam 8 lat. A to było w 2016 roku, jak mówił ten urząd. Wystarczy nam 8 lat i my będziemy bogatym krajem. Przez te 8 lat nic się nie stało, wręcz wzmocniono prawnie, środowisko prawne do przejmowania tego kapitału. I teraz proszę Wysokiego Sądu. Jaka jest wartość tych zasobów? No to jest ważne pytanie, tak? Bo o to się gra. Ktoś powie, że tylko mówi o milionach, setkach, tak dalej. Ale ja opowiem tak. Mamy co roku raport
Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Instytutu Geologicznego, który co roku pokazuje, jaki jest bilans zasobów na terytorium Rzeczypospolitej. Ja na bazie tych wyszczególnionych zasobów, nie wszystkich, bo to są tylko zasoby, które są w wysokiej kategorii rozpoznania, to są tak zwane kategoria C2 i wyższe. Ja na tej podstawie, gdzie jeszcze tam nie ma wyszczególnionych pierwiastków ziem rzadkich, a to jest te pierwiastki ziem rzadkich, to jest następna biliony złotych do pozyskania. Ja na tej podstawie sprawdziłem, jakie dla każdego tego pierwiastka, tego surowca jest cena bieżąca na giełdzie londyńskiej. Przemnożyłem ilość razy cenę, sumowałem to wszystko, wyszło mi, proszę Państwa, 200 milionów złotych. To jest nie do podważenia od strony przychodowej oczywiście. To jest, pokazuje się od strony przychodowej, jaki to jest potencjał 200 bilionów złotych. To my mamy na dziś dzisiejszy skład krajowy brutto na poziomie 3,5 miliarda, to można sobie teraz pokazać, jaka to jest kwota. Ale co więcej, gdyby prokuratura zainteresowała się tą sprawą, to by powiedziałam, że tu mamy tylko te zasoby operacyjne, które na dzień dzisiejszy nadają się do ekonomicznego wydobycia, a my oprócz tego mamy zasoby perspektywiczne, prognostyczne, gdzie tam jest stałe opracowanie z tym stron. Ja je przeczytałem. Rekomenduję pani prokurator też, żeby to przeczytała, bo tam widać, że oprócz tych zasobów operacyjnych, to my ich mamy 10 razy jeszcze więcej. A może 20, ale gdyby tylko przyjąć 5 razy więcej, tak bardzo konserwatywnie, to znaczy, że ten majątek już jest nie 200 milionów, a trylion złotych. Taka tu jest waga sprawy. Więc teraz, proszę Państwa, zrobiłem drugą wycenę też, oprócz tego, co zrobiłem tak zwaną analizę wrażliwości. Od 10 czy 15 lat rząd mówi, wprowadzamy czyste technologie węglowe, czyli takie zeroemisyjne, czysto, oczywiście nie robimy tego, ale prace badawcze, prace, instalacje potwierdzające słuszność zastosowania innowacyjnych technologii są realizowane. I takim przykładem jest kopalnia Wieczorek, gdzie Główny Instytut Górnictwa razem z Państwową Akademią Nauk, razem z Akademią Górniczą Chłodniczą, razem z Państwowym Instytutem Przeróbki Chemicznej w Zabrzu, razem z Politechniką Śląską, no cały konsorcjum zostało powołane, żeby sprawdzić, czy technologia przetwarzania węgla ma szansę być skomercjalizowana. I tam się okazało, że też NIK to potwierdził, że no wszystkie wyniki weszły prawidłowe i jest zalecenie NIK-u, proszę to kontynuować. Od tego czasu oni to stwierdzili, czyli na koszt państwa myśmy ponieśli znowu koszty. Te dane z tego wszystkiego przekazaliśmy, bo o tym wie ten kapitał zachodni, o tym wie, że duży jest, a my z tego nie korzystamy. Więc teraz wracając do tego, na bazie tych wyników zgazowania tego węgla, bo tam zgazowano próbnie 250 ton i uzyskano tyle metanu, tyle tlenku węgla, tyle wodoru i tak dalej, i tak dalej. I tam policzone wszystkie koszty. No to ja teraz wziąłem ich koszty i włożyłem do tych zasobów węgla, które my mamy. A my mamy 500 miliardów około ton węgla, które zalega na dużych głębokościach, które tradycyjną metodą, tą dzisiejszą, nie może być wydobyte. One musi być innymi metodami, czyli podziemnego zadawania węgla. Ale jakbyśmy teraz zgazowali ten potencjał, to znowu policzyłem zyski tylko z tego zgazowania tej całej infrastruktury, następne 200 miliardów. I to proszę do tego sądu. Ja przyjąłem wszystkie dane z państwowej, z firmy,
Główny Instytut Górnictwa. Poza tym, a ponieważ w związku z tym, że wszystkie inne firmy zachodnie, które zajmują się tym tematem i mówią, że podzielne składowanie węgla, koszt jednostkowy wydobycia energii będzie około 6-8% razy mniejszy koszt technicznego wytworzenia tego od tradycyjnej metody wydobycia węgla, to ja przyjąłem w tych kalkulacjach nie 8, jak 6, tylko przyjąłem 2. Ja przyjąłem tylko 2, bo chciałem pokazać, że ja nie jestem populistą, ja po prostu przyjmuję te najbardziej konserwatywne założenia, które byłyby nie do podważenia. Dzisiaj teraz, no polecam pani prokurator zapoznać się z strategią wodorową Polski. Bo o tym się szeroko nie mówi, ale pani wyjdzie na stronę i porozmawia z pełnomocnikiem panem posłem Zyską, to pani się dowie, jak bardzo teraz się liczy na strategię wodorową. A co to oznacza? Państwa, wodór, rząd mówi, że wodór będzie paliwem przyszłości i wodór będzie uzyskiwany z nadmiarów energii pozyskanych z OZE i wtedy będą poprzez elektrolizę wody będzie powstawać. Tak, to jest możliwe, tylko cena tego stworzenia jest bardzo wysoka, a poza tym nie ma możliwości takiego masowego stworzenia wodoru. Masowe tworzenie wodoru będzie z podzielnego składowania wszystkich zagłębi węglowych w Polsce, czyli dolnośląskie, górnośląskie, śląskie. Jak mówię, wszystkie zagłębia węgla brunatnego, my mamy węgiel rozdzielony na pół Polski. My możemy rozpocząć jednocześnie zgazyfikować węgiel i uzyskiwać bezpośrednio wodór. Bo też powołali zespół parlamentarny, po to, żeby zapoznać posłów wraz z nowoczesnymi, innowacyjnymi systemami, programami. A drugiej ściągnąłem z Australii ekspertów, którzy pokazali, że w Australii już na ostatnim etapie dopracowania takiego konwencyjnego jest podzielne składowanie węgla bezpośrednio do wodoru. Bezpośrednio to jest i cały czas wszystkie instytuty, gdyby zobaczyć, ile instytutów na świecie pracuje badawczych na właśnie dopracowanie tych technologii. Na razie to wszystko jest w drogach, bo kapitał globalny czeka, dopóki nie przejmiemy tych wszystkich koncesji itd., itd., to na razie nie możemy ujawniać, jak zyskowne są te przedsięwzięcia, bo wtedy by się Danus dowiedział, jaką szykuje nam przyszłość ustawodawca, wykonawca i wykonawca. Więc proszę tylko według jego sądu, dlatego też tak ważne jest, żeby te argumenty, które ja podniosę, bo być może ja z racji tego zawodu, no tak się złożyło, że byłem dyrektorem kopalni, że byłem prezesem przespółek notowanych na giełdzie, że byłem pracowałem za granicą, no kontaktuję się z całym światem, obserwuję, co się dzieje w zakresie innowacji technologicznych i ja tych dowodów nie przytaczam, ja to wszystko ściągam to co rząd dobruje. Teraz następna technologia jest biologowanie. Biologowanie na kopalni Rudna w Malińsce jest to wszystko objęte tajemnicą. Pan poseł Braun, jak już upowiedział zespół, to obiecał, że on się dowie, jak daleko jest posunięta ta, bo to jest następna innowacyjna technologia. A na potwierdzenie tego, jak myśmy już bezprawnie oddali Miedzi Cooper Corporation kapitałowi zagranicznemu w 2019 roku na podstawie prawa, które cofnięto wstecz, to znaczy takie jest ustawodawstwo, że nawet prawo wstecz, gdzie biura administracyjne powiedzieli, że to nie może ta ustawa mieć miejsca, bo to prawo nie działa wstecz. Pomimo, że biuro legislacyjne Sejmu i biuro legislacyjne Senatu powiedziało, że to jest niezgodne z prawem, zostało to przez lobbystów polskich na stratę polskiego narodu, na korzyść obcych zrobione. I tam na potwierdzenie tego też tam te złoża zalegają na 2 kilometrach i tam szedł prezes tego, pan profesor Steczyk, który wcześniej był w KGHM i pracował w Ministerstwie Ochrony Środowiska, także on ma wszystkie dane, powiedział, że my to wszystko będziemy wybywać, że zakład przyrodniczy będzie na dole. Co to znaczy? Że tam zastosują technologię biologowania i nie będzie tak jak
jak dotychczas KGHM, gdzie KGHM wydobywa na 1000 ton łowku rudy, tam tutaj 2% miedzi. To musi wszystko przejść przez proces rafinacji, a to, co te 2% idzie do sprzedaży, do procesu dalszego, a ta reszta to jest składowana jako odpady w żelaznym moście, tam jest 1,5 miliarda ton tych odpadów. A jak rozpoczniemy godzinne wyłomowanie, to, no to wszystko te, wydobędziemy tylko tą esencję, ten koncentrat, a to wszystko tam dostanie. To oznacza, że potężne zyski będą generowane. Dlaczego jest, mija 4 lata od udzielenia tej koncesji wiedzi kultury konkretnej, dlaczego oni się nic nie robią? Przecież mówili, że my będziemy tutaj 16 miliardów, 15 miliardów, to będzie kosztować 2010 tysięcy ludzi zatrudnionych. Dlaczego z tym nic nie robią? Mają już wszystkie koncesje. Ja dodam co więcej, to już może taka dygresja, ale pokażę, bo ten, tak dzisiaj te rządy, te władza ustawodawcza, no to nie tylko wywłaszcza nas z najmniejszego podmiotu gospodarczego, jak jest Telenigę, nie ma w życiu gospodarczym na arenie krajowej, tutaj bardziej potencjalnej spółki jak to, ale oni to robią na wszystkich innych kierunkach. Proszę wykończyć sądu. To są fakty, o których mówię, niezaprzeczalne. I to po prostu trzeba rozmawiać. To trzeba powołać te kilka zespołów. Jeden zespół do jak było tworzone nowelizacja prawa, która była korzystna dla kapitału zagranicznego. Żeby to zrobić, proszę wykończyć sądu, to trzeba wysokiej klasy specjalistów, żeby oni zauważyli w tym 500 stronach, że tam jest jeden punkt lub czasopisma. Właśnie na tym to polega, że oni obudowują tą legislację tak, żeby nikt nie potrafił zauważyć, o co tutaj chodzi. I to jest właśnie, trzeba być tak precyzyjnym, trzeba być tak ambitnym, tutaj apeluję do prokuratury, żeby doszukiwać się tego. Więc musi powstać kilka zespołów. Ja tutaj nie będę wymieniał teraz jakie, ale gdybyśmy była taka możliwość współpracy, to byśmy wspólnie dla dobra kraju to mogli zrobić. Teraz jeśli chodzi o te koncesje węglowodorowe, to też jakby następne sprawy chcę powiedzieć. Przez długi okres czasu przyznawano tylko PGNiG te koncesje węglowodorowe. Teraz jak już PGNiG dostało te 250 czy tam 230 koncesji węglowodorowych na wydobycie ropy i gazu, to wprowadzono nowelizację taką, że kto udokumentuje złoże, mając koncesję na wydobycie węglowodorów, w trakcie szukania tych węglowodorów, kto udokumentuje te złoże powyżej, to wszystko już jest koncesją tej, co ma te węglowodory. Czyli można powiedzieć, że ta sama struktura geologiczna, która jest objęta w potężne obszary w Polsce tymi koncesjami, to oni przejmują nie tylko te węglowodory. Bo te węglowodory są tutaj najmniej ważne. To wiele cenniejsze jest wszystko to, co w trakcie wiercenia, pobierania próbek i przekazywania ich do analiz na mikrosondzie, szyn, jodowa, przez mikroskop. Wiemy wszystko, co tam mamy. Mamy tam potężne ilości pirastów ziemnych rzadkich, bez których postęp cywilizacyjny nie będzie mógł mieć miejsca. Więc tak stworzono po kroku. Najpierw dano koncesję, potem wszystkie współistniejące pierwiastki i tak dalej, to są w ramach tego samego koncesjonariusza. Teraz, proszę Państwa, a co więcej? Ten proces, jeśli chodzi o wygłaszanie nas zasobów, to on trwa od samego początku, od 1989 roku. Jak tylko nastąpiła zmiana, oni wiedzieli, że tu jest łatwa o setki bilionów złotych. Tego nie można ukraść o tak, tylko trzeba stworzyć odpowiednią, rozłożyć to w czasie, robić to bardzo małymi zmianami, żeby tego nikt nie zauważył.
z ich punktu widzenia jak najbardziej strategia taka dobra, oczywiście nie dla nas. Proszę przeczytać teraz dalej. Później znowu wprowadzono zmiany w prawie granicy górniczym, że jeśli jest cel publiczny wydobycia jakiegoś surowca krytycznego, to ten, kto ma tą koncesję, czytaj tak nigdy, czytaj ONN teraz, ma prawo wywłaszczyć właściciela nieruchomości, na którym to jest. Na którym to jest. Już nie będę mówił, że może w nieskończoność przedłużać tą koncesję i tak dalej, tylko w każdym z tych wątków to jest co najmniej godzina do opowiadania. Czyli w tym wszystkim jeszcze dochodzi do tego, że wywłaszczają nas z polskiej ziemi. No to się dzieje. Gdyby dzisiaj zrobić analizę, ile polskiej ziemi zostało sprzedane i w tych celach, to byśmy wiedzieli. Czyli za tyle się pozbędziemy ziemi, pozbędziemy się zasobów kontroli. No to jest pytanie, czy państwo już po prostu istnieje, czy państwo już nie ma. Bo państwo to jest ziemia, to jest terytorium. Państwo to są bogactwa, które są na tym terytorium. No i jeszcze ten trzeci czynnik, państwo to są ludzie, ale myśmy celowo wyprowadzili miliony za granicę poprzez celowe, strukturalne bezrobocie, bo myśmy w tym czasie tam nic nie robili, żeby ci ludzie, a myślę, że ten brak wskaźnika dzietności to powoduje, że przyjmowania Ukraińców i tak dalej, to struktura etniczna naszego kraju się, to nie ma nic sprawy z tą sprawą, ale to trzeba mieć wgląd, co się dzieje w Polsce. Proszę Państwa, to jeśli chodzi o teraz o ten, jakby o ten zdobycie narodowy. Proszę Państwa, dwa tygodnie temu uderzy. Znowu przeczytałem zmianę prawa nowelizacyjnego, że artykuł pierwszy tam mówi, że wodór jest węglowodorem. Proszę Państwa, węglowodór to jest związek chemiczny węgla i wodoru, na przykład metan CH4. A wodór to jest pierwiastkiem. Jest pierwiastkiem, on nie jest węglowodorem. Dlaczego to zrobiono? Bo się przygotowują do podziemnego składowania węgla i jak ktoś ma koncesję na wydobycie tego wodoru, a jak wodór uznają za węglowodór, to automatycznie mają prawo do składowania tego węgla. 500 miliardów tego ton. Gdzie my jesteśmy, czy my mamy prawo skorzystać z artykułu 4 Konstytucji? Bo też nasza działalność jako PSL jedynym instrumentem, który, ponieważ nie mamy władzy przedstawicielskiej i ta władza przedstawicielska nawet nam w ustanowionej konstytucji i ustawach o referendum ogólnonarodowym nawet nam nie umożliwia zorganizowania referendum w sprawach ogólnych. Bo tam są takie zapisy, że no przepraszam, my nawet zgromadzimy 500 tysięcy podpisów o przeprowadzenie referendum, a tam pisze, że to jest obligatoryjnie. Sejm może, ale nie musi. Jesteśmy po prostu bezradni. Dlatego też jedynym instrumentem prawnym, który uratowałby nas, to jest uwłaszczenie Polaków na zasobach. Proszę mi tego sądu. Pan sędzia jest bardzo młody, może nie pamięta z roku 1906, gdzie na rynku polskim prawnym była taka instytucja powszechna. Przemysła udziałowe, gdzie 500 przedsiębiorstw zostało sprywatyzowanych i na bazie tego majątku uwłaszczono poprzez przemysła udziałowe 32 miliony Polaków. Czyli jakby ścieżka prawna, jak ktoś ma intencje woli, to jest możliwa do pokonania. Tylko my robimy coś innego, ponieważ tamte przemysła udziałowe mogą być przedmiotem odlotu. Czyli co z tego, że nam je, myśmy to dostali, jak każdy z nas, jak mówię, nie do końca miesiąca, sprzeda tą ten papier Amerykanowi, że zrobi się Niemcem i my dalej nie mamy kontroli. Ale jak my teraz byśmy to uwłaszczyli i zabezpieczyli to, że ten dokument, ta akcja uwłaszczająca na każdego uprawnionego Polaka nie może być przedmiotem odwrotu, nie ma szans żaden, kto by oddał, jaki Polak by oddał, jaki jest potencjał, że on by miał rentę z własności.
Bo jeśli teraz my pokażemy, że to jest to na potęgę podwyższenie, to jedynym takim zabezpieczeniem jest własność, z którego będzie mógł czerpać korzyści w przyszłości. A to przy tych trylionach, no to chcę tutaj zarzucić domu skłonnicko, ocenię, że każdy ze sobie zabicia około 1 000 000 dywidendy. Oczywiście nikt to podważy, bo ja też wychodzę do rządu, no podważcie te wszystkie wyliczenia, no podważcie to wszystko. Nikt nie ma odwagi stanąć szklanki na żywo, żeby to wszystko podważać. Teraz proszę Państwa, dalej sprawa, bo tych spraw jest tyle wypadkowych. Sprawa jest taka, że do 1989 roku wszystkie te prace poszukiwawczo-badawcze, ta cała dokumentacja geologiczna, ta informacja geologiczna, bo najistotniejsze jest, jaką my mamy informację geologiczną, co my tam pod ziemią mamy i ile tego mamy. I w jakiej strukturze geologicznej, jakie tam są zagrożenia górniczo-geologiczne i tak dalej, bo od tego zależy efektywność tego zdobycia. To wtedy było peryminy śmiało, ale wtedy one nie miały osobowości prawnej, więc mimo wszystko majątek Skarbu Państwa i informacja geologiczna należała do Skarbu Państwa. Oni to wtedy to zmienili. Czyli te wszystkie dokumentacje jeszcze z okresu międzywojennego, z powojnie, Peryminę przejmowało, między innymi Peryminę przejmowało. Później w latach 1989-2001 do końca dostało koncesję, czyli jakby dokumentowało te złoże, czyli dalej. I dopiero 1 stycznia, 30 stycznia 2001 roku zmieniona została ustawę, że własnością tą informacji geologicznej jest Dom Skarbu Państwa, bo wcześniej tym własnością był PGNiG. Ale na dzień dzisiejszy to jest taka sytuacja, że PGNiG to już, ponieważ to już ma, i to jest nieodwracalne. On ma informację geologiczną, którą może dowolnie rozporządzać. Skarb Państwa już nie ma nic do tego. Skarb Państwa nie ma nic do tych informacji, do tej dalszej, on może tu rozporządzać. I to wszystko zostało przeniesione, bo to są takie instytucje prawne, no, prawo do informacji geologicznej, albo prawo do korzystania z informacji geologicznej. To bym musiał to rozwijać, ale to wszystko jest temat, ja tylko rzucam wątki, które chciałbym rozpatrywać z sztabem prokuratorów, w skład którego będą wchodzić eksperci. A ja, pani prokurator, ja zrobię wszystko, żeby na każde zawołanie, ile trzeba, żeby z panią współpracować. Dlatego na tym zakończę. Serdecznie dziękuję Wysokiego Sądu i proszę o zrozumienie i proszę o. Bo to będzie naprawdę tym dziecinnym sygnałem, jeśli dzisiaj, jeśli w takiej małej sprawie zwyciężyli, to przecież my tylko wznawiamy śledztwo, żeby przygotować akt oskarżenia, żeby w imię sprawiedliwości społecznej, żeby winni zostali ukarani, żeby te negatywne trendy zostały z powrotem przywrócone, żeby polskie społeczeństwo mogło się rozwijać tu na pokolenia. O to serdecznie proszę. Dziękuję bardzo. Proszę. Z takim jakby zamiarem, że prokuratura ma moc sprawczą uchylenia uchwały
i uchylenia w ogóle wszystkich skrótów prawnych połączenia takiego dyskretu. Panie mecenasie, proszę. Proszę o spokój, tak? Mam, bo ja mówię do sądu. Proszę sądu, wszczyna się postępowanie karne wtedy, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Czyli wtedy, kiedy mamy jakieś konkretne fakty, konkretne dowody, które będą wskazywały w tym przypadku na to, że osoby z zarządu, tak jak Niger, bo to jest tylko przedmiotem tej sprawy, dopuściły się przekroczenia uprawnień lub nadużyły swoich obowiązków i mało tego, działały jeszcze w takim celu, aby wyrządzić szkodę. My na razie mamy tylko takie przekonanie państwa, że zostanie naruszony interes energetyczny państwa. Natomiast nie mamy żadnych konkretnych faktów i dowodów, do których moglibyśmy przypisać śledztwo trzeba zrobić. Za argumenty, które podnosi pan mecenas w zażaleniu, to są typowo argumenty dotyczące sprawy cywilnej, których ja jako prokurator nie do końca w ogóle rozumiem. Podłączanie dokumentów, oryginałów, różnych dokumentów dla nas, dla prokuratorów stwierdzają tylko określony fakt, a nie stwierdzają od razu, skutek taki mają wywołać, że poświadczają nieprawdę, czy jak pan mecenas mówił, że są niezgodne z prawem. Nie są niezgodne z prawem, jest to stwierdzenie tych faktów i do niczego więcej nie prowadzi. Ja powiem tak, to, że postępowanie z tych powodów nie ma podstaw do wszczynania postępowania, co nie oznacza, że w przyszłości takie postępowanie nie będzie mogło być wszczęte. Są organy w państwie inne niż prokuratura. Prokuratura nie dysponuje sztabem ekspertów, którzy się będą zajmować sprawami górnictwa i nie od tego jest prokuratura. Od tego są organy państwa, chociażby Najwyższa Izba Kontroli, żeby tego typu transakcje zbadać i dopiero w oparciu o ustalenia w tamtych postępowaniach, żeby ewentualnie, jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tym przypadku, tak jak zostało stwierdzone w uzasadnieniu, kwestia połączenia została zgłoszona do Komisji Europejskiej, do organu antymonopolowego w Polsce. Była badana. Następnie sąd rejestrowy zbadał wszystkie dokumenty, które były niezbędne i mało tego, zapadła uchwała Zgromadzenia Akcjonariuszy, w oparciu o którą została ta decyzja podjęta. Więc tutaj w tym stanie rzeczy, w moim przekonaniu, prokurator nie ma innej możliwości niż na tym etapie podjęcie decyzji o odmowie. Ja z tych powodów, proszę Wysokiego Sądu, wnoszę o utrzymanie zaskarżonego postanowienia. Ale miałem Czyli mamy przerwę do godziny 14, tak? No słyszycie, kochani, stanowisko prokuratury. Gdziekolwiek byście nie spojrzeli, nie odwrócili się, tam mamy skorupę, pucle są poukładane. Wszystkie warstwy pucli, mam nadzieję, że rozwalimy te pucle, poukładane pucle. Tu Najwyższa Izba Kontroli miałaby się tym zainteresować, a Najwyższą Izbę Kontroli nie wpuszczono na teren po właśnie zaskarżeniu. Przecież Orlen nie wpuścił kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, a nawet wytoczył postępowania wobec kontrolerów. Więc do gdziekolwiek byśmy mogli rozpatrywać tą postawę prokuratury, czy stanowisko wobec zarzutów strony społecznej suwerena Polaka Krzysztofa Tytko, tam znajdujemy zamknięte drzwi, ale my te drzwi otworzymy. Otworzyliśmy już je. Dowody są niezaprzeczalne. Wszędzie. Nie ma. Mamy przerwę, moi drodzy. Sąd udał się na przerwę do godziny 14. Dziękujemy na razie. Oczywiście wracamy z live'em, podładujemy telefony, sprzęt i jesteśmy obecni.
prawda wam przekolenie. Jak to wyrzucimy? Wyrzucimy tutaj. Na tym etapie musimy trochę odpocząć. Jest przerwa do godziny 14, tak? Tak. Ja mam dużo spraw do sądu. Ja tego nie idę. Wracam po godzinie 14. Wracamy z live'em. Dziękujemy, kochani. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami i tak, sąd informuje nas, że się sąd będzie naradzał. Pomóc ci w czymś, Hubert? Proszę Państwa, proszę zachować wejściówki do sali, bo po przerwie będziemy to ponownie weryfikować. Jeżeli ktoś zostawił w przysłowiowej torbie, kurtce czy czymkolwiek, to proszę zabrać. I proszę pamiętać, że sala będzie zamknięta na ten czas i proszę pamiętać, żeby zabrać te rzeczy, jeżeli będą potrzebne. Myślałam, że koniec. To im napyskowało. Nie, mamy przerwę. I jesteś na żywo na naszym Facebooku, tak, prowadzę live'a, tak, 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 to teraz może pozwól. W składzie tu obecnym przy udziale prokuratury okręgowej w Warszawie pani Eleny Zbierady po rozpoznaniu w dniach 21 sierpnia, 28 września i 30 listopada 2023 roku w Warszawie na posiedzeniu jawnym w sprawie o czyn z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego zażalenia pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko radcy prawnego Zbigniewa Stefana Waszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku na postanowienie prokuratury okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie sygnatura akt 3041-3DS-235.2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa. Postanawiam punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 306 paragraf 1 punkt pierwszy kodeksu postępowania karnego w związku z artykułem 329 paragrafy 1 i 2 kodeksu postępowania karnego, artykułem 465 paragrafy 1 i 2 kodeksu postępowania karnego oraz artykułem 437 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego uwzględnić zażalenie pełnomocnika pokrzywdzonego Krzysztofa Tytko, radcy prawnego Zbigniewa Stefana Waszczewskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku uchylić w całości postanowienie prokuratora prokuratury okręgowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie sygnatura 3041-3DS-235.2022 odwołanie wszczęcia śledztwa. Punkt drugi. Na podstawie artykułu 98 paragrafy 1 i 2 kodeksu postępowania karnego odroczyć sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego postanowienia na czas 7 dni. Proszę, kto poda ustne najważniejsze decyzji. Zdaniem sądu decyzji zaskarżona decyzja prokuratora jest co najmniej przedwczesna. Opieranie się przez oskarżyciela publicznego swojej argumentacji na tym, że sprawą zajmował się sąd rejestrowy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które w procesie decyzyjnym co do połączenia dwóch spółek PKN Orlen oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w spółek akcyjnych podejmowały decyzję, zdaniem sądu, nie jest prawidłowy, gdyż prokurator zgodnie z zasadą samodzielności każdego organu, który postępowanie karne prowadzi, powinien dokonywać samodzielnie ustaleń faktycznych. Oczywiście może się posiłkować decyzjami innych organów, ale nie mogą one zastępować tutaj własnych ustaleń oskarżyciela publicznego. Zdaniem sądu oskarżyciel publiczny, zanim podejmie decyzję
no nie przesądzając oczywiście ostatecznie do jego rezultatu, bo jak wspomniałem na poprzednim terminie posiedzenia, na obecnym etapie postępowania karnego mamy na razie tylko zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czyli pisemne, wyrażone przekonanie strony, która taki dokument sporządziła o tym, że przestępstwo miało miejsce ze strony zarządu spółki Polskiej Grupy Naftowej Gazownictwo Spółki Aktywnej, polegające na tym, że wyraziło zgodę, czy brało udział w połączeniu tej spółki ze spółką PKN Orlen. Na razie nie ma żadnych czynności dowodowych, krótko mówiąc. Ponieważ prokurator się oparł na analizie dokumentów udostępnionych przez zawiadamiającego oraz tym, czym dysponował na podstawie zasobów internetu. Także zdaniem sądu bez przesłuchania i weryfikacji, przede wszystkim bez ustalenia, jakie obowiązki ciążyły na członkach zarządu Polskiego Górnictwa Gazowego, znaczy Naftowego i Gazownictwa w odniesieniu do planowanej transakcji. Stanu wiedzy w kontekście tych rozporządzeń akcjami PKN Orlen, który tutaj przy każdym wniosku dowodowym, który czytałem dzisiaj, był wspominany autorstwa pana pełnomocnika, jakie były intencje i czy tak naprawdę w kontekście tych obowiązków ustalenie, jaki priorytet powinien mieć zarząd, decydując się na tego rodzaju połączenie dwóch spółek, będzie można podjąć czy dokonać ustaleń faktycznych w kontekście przesłanek z artykułu 296, które są bardzo ogólnie określone. I przede wszystkim dokonanie jakichś ustaleń, jeżeli chodzi o szkodę, bo tutaj kwestią taką jest, jaka jest wartość akcji. Zdaniem sądu tutaj ważną kwestią jest porównanie wartości akcji spółki, która została społeczna tych dwóch jednostek, a wartości akcji spółek przed połączeniem, jeszcze jak funkcjonowały jako osobne ryby prawne. Gdyż no, wydaje się, że zarząd powinien dbać o przede wszystkim o interes akcjonariuszy. Jednym z nich, bo w przypadku mówimy oczywiście jest Skarb Państwa, ale też są inne podmioty, które posiadały akcje tych podmiotów i których interes też powinien być chroniony, skoro zainwestowały swoje środki w przedsiębiorstwa tych dwóch spółek. Jeżeli chodzi o te czynności, które są zleci oskarżycielowi publicznemu, to są tutaj wyraz w swoich pisemnych motywach. Na pewno należałoby przesłuchać osoby, które brały udział w tym projektowanym połączeniu, zdaje się stan wiedzy. Jeżeli chodzi o kwestie związane z podejmowanymi uchwałami, to tak jak wcześniej też w tym posiedzeniu wspominałem, sąd w ramach tego postępowania, że jest postępowaniem odwoławczym od decyzji prokuratora, to jest postępowaniem incydentalnym, postępowaniem przygotowawczym, więc stricte jest czynnością sądu w postępowaniu przygotowawczym i jako taki może być, to mówię a propos tego wniosku, oddalonego wniosku o dopuszczenie przedstawiciela Wydziału Rzecznika Publicznego w osobie pani prezes Stowarzyszenia Iskra 2015. Nie może być oceniane jako postępowanie sądowe, w którym to dopiero taki rzecznik występuje. Tak jak wspomniałem, analizator w artykułu 90-91 Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje przyjęcie, że to postępowanie, w którym w tej chwili mamy do czynienia, nie jest postępowaniem sądowym. A mówię to w tym kontekście, że to postanowienie jest decyzją prawomocną. Proszę włączyć telefon. Jest decyzją prawomocną, czyli zwyczajnie środek odwoławczy od niego nie przysługuje. Sprawa wraca do prokuratury.
I zdaniem sądu prokurator powinien, mając na względzie te wszystkie okoliczności, które były podniesione w tych rozlicznych pismach pełnomocnika, przynajmniej się ustosunkować do nich w kontekście czynu, o którego podejrzeniu zawiadomił pan Krzysztof Nitko Gierbok. Sąd podziela również stanowisko, że ta sprawa powinna być prowadzona łącznie z tą drugą sprawą, która została ułożona, tak? Więc nie wiem, czy ta kwestia formalnie będzie możliwa do przeprowadzenia, chyba że tamto postanowienie też zostanie zaskarżone i uchylone, ale zdaniem sądu prokurator powinien rozważyć tą kwestię, gdyż tak naprawdę chodzi o jedną transakcję, czyli jedno przedsięwzięcie polegające na połączeniu dwóch potężnych graczy na rynku wewnętrznym polskim, obracając, znaczy przedsiębiorstwa są bardzo, bardzo duże, a ich pozycja, przynajmniej do momentu połączenia, była dominująca, jeżeli chodzi o zakres działalności, która była przedmiotem tych dwóch spółek. Zdaniem sądu powinien dotkliwie przeanalizować te wszystkie okoliczności, wątpliwości, które się w tym kontekście pojawiają, które są artykułowane przez zawiadamiającego oraz jego pełnomocnika, by się do nich odnieść i podjąć właściwą decyzję. Stąd nie może narzucić oskarżycielowi publicznemu w żadnym zakresie, w jaki sposób ma to uczynić. Więc ani powoływanie zespołów prokuratorskich, ani narzucanie prokuratorowi z czyjej pomocy ma korzystać przy ewentualnym prowadzeniu czynności postępowania przygotowawczego, tutaj pewnie wchodzą. Sąd może wskazać ewentualne czynności, które powinny być przedmiotem zainteresowania prokuratora, czyli jakiś świadków powinien przesłuchać, na pewno powinien przesłuchać osoby, które podejmowały wiążące decyzje, jeżeli chodzi o zarząd spółki Polskiego ponad Rozwiązanie, ponieważ to ich ma dotyczyć ewentualne to postępowanie. Kwestia związana z tym, że są funkcjonariusze publiczni, a tutaj, jeżeli chodzi o zarząd tej spółki, co było tutaj argumentem, który trzeba by sprawdzić, zdaniem sądu nie znajduje tutaj uzasadnienia prawnie tej sprawy, gdyż oba te podmioty są doskonałym przykładem tego, że te dwa żywioły, czyli publiczno-prawny i prywatno-prawny, funkcjonują i koegzystują ze sobą wzajemnie i rozdzielanie ich nie ma po prostu sensu, tak faktycznego, jak i prawnego, zdaniem sądu, więc prowadzenie czynności powinno się odbyć w ramach zgromadzonego postępowania, ale tak jak wcześniej o tym mówiłem, nie, postępowanie przygotowawcze jest powierzone prokuraturze do prowadzenia, nie sądowi. On może w pewnym zakresie czynności takie przygotowawcze, będące w gestii prokuratora, wykonywać jedynie w sytuacji, kiedy jest tak zwane subsydiarne oskarżenia, czyli ta procedura będzie wdrożona w tym wypadku, ale to dopiero jest kwestia przyszłości, bo jesteśmy na etapie dopiero wszczęcia śledztwa. Reasumując, w tej sprawie śledztwo powinno być wszczęte i prowadzone, powinny być przeprowadzone przynajmniej czynności samodzielne czy społeczności dowodowe. Uzyskane w ten sposób dowody powinny być ocenione zgodnie z rygorami artykułu 7 Kodeksu Postępowania Karnego przez prokuratora i prokurator wtedy po analizie powinien podjąć decyzję, czy zachodzą podstawy do tego, że zachodzi przestępstwo i należy skierować do sądu oskarżenia przeciwko prokuratorowi. Tak jak wspomniałem, to postanowienie jest prawomocne. O sporządzeniu uzasadnienia na piśmie już szczegółowego, które będzie obszerne, sąd doręczy prokuratorowi oraz pełnomocnikowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, brawo. Cicho. Podziękować za rzetelne postępowanie, za zarzutów,
jest to niewątpliwie dla nas jakieś małe światełko w tunelu, że być może wymiar sprawiedliwości będzie służył interesowi społecznemu. Serdecznie zresztą to zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy. No kochani. W imieniu narodu polskiego. Tak. Mamy. Drugiej rzeczy Podpolskiej. Mamy kochani. Znowu piękny dzień. Zaczyna się. Rozpoczynamy przepiękne dni. Od września. Przepiękne dni. Wspaniałe wydarzenie. Wydział Sprawiedliwości w końcu przyniósł jakiś drobny sukces. Myślę, że od Proszę Państwa, proszę o sala wstała. Sala wstała, Krzysztof. Polacy odnoszą wreszcie sukcesy. Dziękujemy bardzo za opiekę. Dziękujemy. Tak. Będziemy rozmawiać i kontynuować naszą transmisję, bo musimy opuścić salę. Dziękujemy sędziemu, dziękujemy sądowi. Tak, wszystkim operatorom. Już powoli się przenosimy do miejsca, gdzie mamy. Jest sukces, kochani, jest sukces. Bardzo piękne. Reprymendę usłyszała prokuratura. Tak. Tak, Wojtku. No, dobrze. Wojciech Dobrzyński jeszcze ma jakąś inną pracę. Cały czas pracuje. Dziękujemy, Wojtku. Na razie, do zobaczenia. Kończę i ciąg dalszy nastąpi. O, Darek Jarocki też się, Obywatelska Telewizja z Gdańska się też już zbierają. Powoli sala pustoszeje. Powodzenia naszej Polsce, kochani. Dziękuję. Za chwilę znowu się połączę. Zapraszamy na zewnątrz.